Kiełbasa tatrzańska nazywana jest siostrą żywieckiej. Dlaczego? Mają po prostu wiele wspólnego. Na pewno wygląd. Wyglądają bardzo podobnie, chociaż różnią się przyprawami. Różnią się również składem surowcowym. Ta kiełbasa jest nieco bardziej tłusta, ale również jest fajnie charakterna. Wędzona dwukrotnie. Mięso nie może być zagrzane, przegrzane. Bo później ta kiełbasa może ci po prostu właśnie nie wyjść. Przegrzany farsz na kiełbasę może skutkować później tym, że ten tłuszcz się będzie dziwnie zachowywał, że będą jakieś podcieki tłuszczu pod osłonką, w tym przypadku białkową. Okej, klasa trzecia już dostała swoją peklosu. Jak ten farsz wychodzi? Na początku wyjdzie troszeczkę powietrza, już czuję opór. O, i zaczynam sobie nadziewanie, czyli trzymam tutaj i nie pozwalam, żeby tak od razu po prostu się ta osłonka zsuwała. Kontroluję sobie u góry ilość farszu. Jeśli zejdzie mi ten trzpień na sam dół, to wiadomo, że już wtedy już nie mam. Teraz mi się odzywa termometr, bo już poczuł wodę, że jest bardzo ciepła. Wbiłem do środka. Już mi temperatura zjeżdża. Teraz po wędzeniu ta kiełbasa ma około 35-40 stopni wewnątrz. Mi tutaj już zeszło do 45. Bardzo rzadko w sklepach można spotkać kiełbasę tatrzańską. Ale to też może jest jakaś motywacja dla ciebie, żeby po prostu zrobić ją w domu i żeby na stałe weszła do twojego wędliniarskiego menu.